wieku i nisa, niechaj mu świeci, abyś okazał się sprawiedliwy. Hercie, w drugim liceum pracowałeś od 1986 roku. Przez kilkadziesiąt lat wychowałeś wiele pokoleń intelektualistów. I naprawdę w tym momencie w sercu zostaje tylko doczesny ból i smutek. Ale ja mam taką nadzieję i wierzę w to, że w dniu dzisiejszym, zgodnie z Twoją ulubioną piosenką, kroczysz schodami do nieba. I trzymamy kciuki, żeby ta droga Ci się powiodła. Herbercie, drogi przyjacielu, zapisałeś się na kartach swego życia jako syn, ojciec, mąż i nauczyciel. Powtarzałeś często, bądź człowiekiem, wiedząc, co jest miarą człowieczeństwa. Dla wielu stałeś się nie tylko nauczycielem, ale i mistrzem, który wiedział, że wszystko doświadczeni, doskonalsi, pewni Twoją siłą i wiarą drugiego człowieka. I choć życie jest tylko przewodnim półcieniem, to Ty pięknie kroczyłeś w blasku, Herbercie, a świat się przed Tobą otwiera. Dziś otwiera się ponownie ten, który raz dany będzie trwał wiecznie. Idź spokojny w tej błogosławionej dla nas ciszy, która towarzyszy tylko tym, co odchodzą na zasłużony odpoczynek. Nie umarłeś wszystkich. Wspomnienie o Tobie, ten czas zaklęty w drobiazgach, słowach dźwięczących jeszcze i chwilach zapisanych w pamięci, trwa w nas. Wszyscy staniemy wobec tego, co nieuchronne, ale schody do nieba otwarte są dziś tylko dla Ciebie. Nie mówimy żegnaj, Herbercie, mówimy do zobaczenia, bowiem przyjdzie czas, że stojąc na jej szczycie, powitasz nas serdecznie. Dziękuję. Święci, gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków, amen. Tobie całe zbawienie pokutującym, wprowadź naszego brata do nieba.